Na szerszą skalę czerwień i biel pojawiły się jako barwy narodowe w roku 1792, a w 1831 Sejm uchwalił, że kokardę narodową tworzyć będą te same kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uroczystość rozpoczął występ reprezentacyjnej orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. W dniu święta flagi narodowej składamy hołd tym wszystkim, którzy przez liczne wieki walczyli w jej obronie. Czy my Polacy z szacunkiem traktujemy naszą flagę? No różnie. Ja traktuję z szacunkiem, ponieważ jestem patriotką, a z ludźmi różnie. Myślę, że to młode pokolenie niestety jednak troszeczkę patrzy na to, nie wiem, no z jakimś może uśmiechem, może niekoniecznie lekceważąco, ale nie traktuję tego poważnie. Na przykład no, znalazłam flagę, no to wzięłam, no jedną dostałam, drugą. No bo nie wolno, żeby się poniewierała, prawda? Nie mamy też tak styczności na co dzień, raczej bardziej właśnie od święta. Tak, wtedy zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, że te barwy nas łączą. No wydaje mi się, że raczej tak, chociaż tego nie widać na zewnątrz. Powiedzmy porównując do Stanów Zjednoczonych, gdzie flagi wiszą cały okrągły rok. U nas tylko czekamy na okresy świąteczne. A traktowanie flagi jako tła dla różnych napisów uważamy za stosowne? Wydaje mi się, że... To znaczy nie do wszystkiego. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Czysta flaga jest tylko. Nie ma żadnych napisów. W internecie krąży filmik, jak to amerykańscy żołnierze pieczołowicie składają polską flagę i dla przeciwwagi odsłonięcie patriotycznego pomnika w Polsce przykryty był flagą i nasi działacze nie wiedzą, co z nią zrobić. Po prostu pamiętosili i rzucili na trawnik. Parę tygodni temu zapadł wyrok przeciwko człowiekowi, który spalił kukłę Żyda. Jemu też towarzyszyła polska flaga. Jakże często nasza flaga służy tylko jako tło do różnych napisów, czy to na wiecach, czy to na imprezach sportowych. A zatem jesteśmy z polskiej flagi dumni. Tylko czy flaga zawsze dumna jest z nas? Marian Maciejewski, Echo 24.